Moi kochani, z 10 km do Kazimierza. Niestety wjechałem na trasę, którą jutro będzie startował rajd. Samochodowy rajd w ramach Mistrzostw Polski podobno. Jak widać, ruch tu mamy spory. Co chwilę jestem wyprzedzany przez samochody. No ten przejechał dosyć rajdowo, natomiast reszta jedzie spokojnie, wolno. Ale co chwila mnie wyprzedzają. A te ścieżki są tak wąskie, że jest to bardzo, bardzo utrudniające życie. Co paręset metrów muszę zeskakiwać z roweru, żeby zrobić im miejsce, żeby mogli mnie wyprzedzić. No ale już niedaleko. To taka ciekawostka. Jak widzicie, nawierzchnia jest bardzo zła, akuratna do rajdów, więc jadę sobie spokojniutko 9-10 km na godzinę, zatrzymując się co kawałek, tak jak powiedziałem, z powodu zapoznawania się z trasą przez kierowców rajdowych. To na razie tyle. Początek relacji z dnia dzisiejszego. Po prostu sobie jadę. Moi drodzy, pod górze przed Sandomierzem około 6 km. Piękna panorama się tu rozciąga. Droga, jak widać, jest dosyć trudna. A co kawałeczek pcham, ale daję radę. Na horyzoncie jakaś okazała budowla. Myślę, że to już Kazimierz Dolny. Ja nie wiem, czy przedtem nie powiedziałem Sandomierza. Kazimierza Dolnego chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to już jest Kazimierz Dolny, czy to jakieś przedmieścia. W każdym razie jest tam okazała budowla, jakiś zamek. Tam widać starorzecze Wisły, bo Wisła płynie tu dwoma korytami. Jak widać, albo nie widać, panorama jest cudna. Ja niestety nie widzę, co filmuję, ze względu na oślepiające słońce i odbijające się po prostu w ekranie kamery, więc po prostu troszkę na ślepo. Tam powinien być ten zamek, jest. A to droga, którą zmierzam. Odjechałem kawałeczek dalej niż kręciłem poprzedni film, po prostu za kolejną górkę. I spójrzcie na to. Spójrzcie, jaki widok. Niesamowicie. Pytanie, czy ja muszę jechać tam, pod tą górę, czy ja mogę jechać tam? Chyba tam. Tak czy siak, jest pięknie, aczkolwiek nie jest tu płasko. Ale to, moi kochani, to już jest off-road. To, że góra przede mną, to oczywiście pchanie, ale ten zjazd tutaj jest karkołomny. No nic, spróbujemy ruszyć. Niestety nie będę wam nagrywał śmierci na żywo, bo nie mam naładowanej baterii do kamery 4K, mogę tylko telefonem, a telefon mógłbym upuścić, także odezwę się na dole. Znalazłem, moi kochani, taki kawałek łączki, gdzie jest na tyle płasko, że dało się postawić rower. To jest droga, którą zmierzam w tamtą stronę. Pokazywałem wam zjazd, którego się bałem. I było czego się bać. Zjechałem, co prawda, bez szwanku, ale było naprawdę ciężko. Tu jest podjazd, który właśnie pokonałem, jeżeli można tak powiedzieć, bo oczywiście pchałem. Natomiast jest tak nierówno, tak stromo i tak ślisko, że dwa razy rower mnie przygniótł. Przypominam, że waży 50 kg z ładunkiem. No i co? No i ani wracać, ani za bardzo do przodu. Na pewno muszę odetchnąć. Miałem dzisiaj być w Kazimierzu, ale chyba nie wykluczam, że jak będzie tak dalej, to gdzieś tutaj będę musiał przenocować i zregenerować siły.
bo już mnie wszystko boli i nie wiem, ile takich górek jestem w stanie jeszcze wypchnąć. Jak widzicie, tej nie wypchnąłem do końca. Właściwie byłem już zrezygnowany, ale ta polanka mnie zmotywowała, ponieważ tam na tej drodze nie da się nawet postawić roweru, ponieważ zjeżdża. No dobrze, to ja sobie będę teraz odpoczywał i myślał, co dalej, ok? Postanowiłem się przejść, żeby zobaczyć, ile tej góry jeszcze. No jeszcze 100 metrów jest dosyć ostro pod górę, a potem, któż to wie, szkoda sił na to, żeby iść dalej. Tutaj już byłbym w stanie pewnie ze wspomaganiem jakoś jechać. Czyli został mi odcinek gdzieś około 40-50 metrów, jeszcze takich najgorszych. Ale powiem Wam coś śmiesznego. Nawigacja Google mówi, że jest przeważnie płasko. Także umieją pocieszyć człowieka. Kochanie, to co tam widać. Musiałbym znowu zmienić kamerę, bo pewnie na tym nie widać. W każdym razie tam jest wyspa, która jest rezerwatem przyrody. Nazywa się Krowia Wyspa. No, jak widzicie, tutaj to jest ten odcinek najgorszy, bo tu jeszcze jest całkiem znośnie, ale za chwileczkę będzie przełamanie. O, ledwie idę już. I będzie ostro. Także zostało mi kilkadziesiąt metrów jeszcze takiego very difficulty pchania. A potem już powinno się dać coś jechać. Ale nie wiem, teraz muszę sobie usiąść. O. Tu też jest taka łąka awaryjna, czyli gdyby się okazało, że na tym odcinku 30 metrów, bo tyle mam do mojej, miałbym zdechnąć, to jeszcze mogę tutaj wypchnąć. Zwróćcie uwagę na tą drogę. To nie jest droga zrobiona z betonu. Taka tu jest ziemia. Taka biała, kremowa i mocno kamienista, jak kreda czy wapień, coś takiego. I na polach też widać, że ta ziemia jest taka właśnie biała. No to przespacerowaliście się ze mną to, co ja w drugą stronę będę musiał wypchnąć. Jeszcze jest alternatywna droga, no ale ja wiem, chyba nie wygląda lepiej. Dobra, wróciłem do mojego bolida i uwalam się na trawę i odpoczywam. Zmobilizowałem się, moi kochani. Po godzinnym odpoczynku wdrapałem się pod tamtą górkę, a teraz wdrapuję się pod tą. Nawigacja nadal twierdzi, że jest przeważnie płasko. Natomiast ja mam już dość tej płaszczyzny. No, wygląda na to, że mi zostało jakieś 80-100 metrów. Mam nadzieję, że to już jest praktycznie kazimierz, więc mam nadzieję, że dalej już będzie po prostu płasko. Muszę Wam to pokazać. To jest już w Kazimierzu. Ja już jestem na terenie miasta Kazimierza. Tak prowadzi mnie nawigacja. I nie wiem, jak stąd uciec. Mam nadzieję, że ta droga leci w dół, więc jakoś zjadę i że dalej będzie już płasko, bo baterii koniec. No to dotarłem, moi drodzy. To była ciężka przeprawa. Dziś tylko pobieżny rzut oka, bo dziś to ja już muszę po prostu znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Jestem wykończony. No ładnie. Nie wiem, czy to jest centralne miejsce Kazimierza, czy tylko jakiś boczny rynek. Trudno mi powiedzieć. Niczego jeszcze nie oglądałem, nie analizowałem. Po prostu wjechałem. To na razie tyle. Spójrzcie na tego kota. Przed chwilą polował na gołębie. Jak widać, nieskutecznie. Ręce mi się trzęsą.
duże zbliżenie, więc jest nieostro. Robi karierę, wszyscy robią mu zdjęcia. Jak widać, oswojony z ludźmi, nikogo i niczego się nie boi. Ale jak to kot. Pieścić to go można wtedy, kiedy on chce, a nie wtedy, kiedy ludzie chcą. Kończył się ten dzień. Kuba! To jest solenizant. Kuba! Trudno nazwać to noclegiem, no ale... Za mało. Stacho już pierwszy będzie na czele. Dziękuję bardzo. 100 lat dla was. To jest Kuba, solenizant. Co? Właściciel galerii 57. Stacho! Jak widzicie, dalej siedzę u Jakuba. Teraz obserwujemy regaty Kuby ze swoimi dziećmi. Zdobywają staw. Czy ja wam pokażę, Kazimierz? No, nie obiecuję, ale będę się starał, tak? Tak, będę się starał. Ale to też jest Kazimierz. Tak, to jest Kazimierz. Jesteśmy w Kazimierzu. Widać komin, że są budynki. Może znajdę Wenę, to pokażę wam Kazimierz nocą. Teraz tam byłem w sklepie, tłumy ludzi. Trudno do czegokolwiek się zbliżyć. Myślę, że jak się ściemni, to podjadę samym rowerem, bo zostanę tu jeszcze jedną noc. Sfilmuję szybko tutejsze zabytki. Nie jest tego wiele, miasto nie jest duże. A jutro niespodzianka, pojadę chyba tylko 11 km do Puław. Pokażę wam kolejny magazyn PRL. I tam chyba zostanę na noc, także będzie niewielki, krótki etap. A potem uciekam nad Bug. I będziemy się mogli dalej cieszyć podróżą. A na razie ja się cieszę postojem. To tyle. No więc, moi drodzy, dzień kazimierzowski kończy się w Puławach. To zaledwie 12 chyba kilometrów. Więc niedaleko. Nie jestem bardzo zmęczony. I zgadnijcie, u kogo jestem? Ta-dam! Tak. Impreza z Kubą trwa dalej. Coś tutaj gotują dla mnie pysznego. A kapustka kiszona będzie i do tego jeszcze żeberka Gosia przywiezie. Tak, będzie kapustka, żeberka i kasza gryczana. I dzisiaj biesiadujemy tutaj na działeczce w Puławach. No, tak, wyprawa poważnie zwolniła, że tak powiem, tempo. Także kto nie ugości podróżnika Roberta, będą mu schły kości. No. O właśnie, i czakramy nie będą dla niego działały. Czakramy nie będą działać w ogóle. Tak, czyli ja dzisiaj kończę, kochani, z wami. Zostaję sobie na kociołku, mam już trawnik pod nocleg. I kto wie, czy jutro też nie, bo Puławy są warte obejrzenia, o czym przekonacie się jutro. To tyle, na razie. Bajo. Witajcie, moi drodzy, jesteśmy w Puławach. Jakość filmu będzie taka sobie, robi się ziarno, widzę, ale to jest ciemno po prostu i dlatego. Kochani, jesteśmy w magazynie PRL numer 1, mieszczącym się w Puławach. Pokazywałem wam magazyn PRL z Kazimierza Dolnego. Jeżeli tamten był skarbnicą, to ten jest kopalnią różnego rodzaju. Lusterko pana Kleksa. O, proszę bardzo, mamy lusterko pana Kleksa. To oczywiście jest Jakub.
Właściciel i prowadzący tą galerię wraz z Gosią. Piękne meble. Kuba również odnawia meble, więc można sobie kupić mebel do renowacji lub kupić i zlecić jego renowację. Mnóstwo drobiazgów. Tutaj już pokazywałem, ale chciałem wam zwrócić uwagę, jak cudny jest ten mebel. I niesamowity zegar tutaj sobie też wisi. Nie wiem, czy jest na chodzie, pokazuje złą godzinę, więc może nie. Żyrandole, lustra, reklamy, meble, mnóstwo drobiazgów rodem z minionych słusznie już epok. Są obrazy i obrazki. Jest tutaj szperania na wiele, wiele godzin, a może dni. Kolejny pieładny zegar stoi sobie opuszczony. Piękny świecznik. Dowiedziałem się od Kuby, że to są rarytasy. Bardzo kosztowne. A stoi sobie, o, i tak co kawałek, a stoi sobie na takiej ładnej toaletce. Jest tutaj tego pełno. Ja dzisiaj pobędę sobie w Puławach. Pokażę wam, bo jest tu kilka ciekawych miejsc. A w dalszą podróż ruszę jutro. Jest też sprzęt Hi-Fi z dawnych lat. Elementy łóżka. No jest tu skarbów, że można byłoby chodzić. Podstawa pod maszynę do szycia. Jest tutaj skarbów, że można byłoby chodzić godzinę i grzebać. A są jeszcze pudła, kartony, szuflady do przegrzebania. Miłośników staroci zapraszam w imieniu Kuby. To na razie tyle. Idziemy oglądać. Aha. Zakisło. Ale jak ktoś by chciał zrobić jakiś swój film, mamy. Proszę bardzo. Ścianę. Jest zielona ściana, jest fotograficzne, profesjonalne oświetlenie, można kręcić filmy lepsze niż te, które ja kręcę. No dobra, to idziemy zwiedzać Puławy. Na razie tyle, kochani. Jeszcze raz zielony ekran.